zahucały góry, szczyty jaworowe. Pieklimek położył przewodnicką głowę. Na 3 dni się chole załobą okryły, sumiała kosówka, smreki się zrosiły. Hej, smreczki się zrosiły i zamilkły granie, bo łoreł spod Tater luk na wieczne spanie. I głowę do twardy skrzyzale przytulił. Małe, wielkie turnie do łez ja złosculił. Łosculił turnice, by za nim płakały. Z turnicami razem świat tatrzański cały. Było za cym płakać, bo orła takiego nie zrodzą już pilno dla świata nasego. Choćby nie zrodziły, pamięć nie zaginie. O Klimku Bachledzie w tatrzańskiej dziedzinie. I wszystkie paneczki. Ja. Na pewno ciekawi będziecie, skąd taki górol tu przyjechał. Przecież go tu w Chicago nie było. To ja wam powiem. Ja przyjechał z Pasajgu, spod Nowego Jorku. Ja. Bo moi tacy koledzy, co siedzimy razem, wyczytali w Polarniku, że tu w Chicago ma się odbyć wielki festiwal góralski. I ja postanowię przyjechać. Na co przód muszę wam powiedzieć, że ja się nazywam Walek Sietniak. Urodziłem się w Galicji na Podhalu, w Ludźmierzu, bo to była wtedy Austria. Ja. Podobno byłem podrzucony do sionki księdza Ludźmierskiego. Tam mnie znalazła gosposia jak słabo wino i ona mnie wychowała. Ja. Chodziłem do szkoły. Tylko wiecie, jak wam powiedzieć, jeden rok to mnie nauczyli ojcy nasa, zdrowasia i wierzonego. Pisać, czytać to już nie umiem. A uczył nas taki Wawrzek, co służył w cesarskim wojsku i on uczył trochę po niemiecku, a trochę po polsku. Nie. Jak był mały, przyjął raz, przyszedł ksiądz, bo to było blisko w Ludźmierzu, do szkoły i pytał się, tego się pytał przeżegnać, tego się pytał ojcy nasa, tego zdrowasia, a mnie się spytał, Waluś, kto cię stworzył? Ja mu powiedział, hej, jego mąż, ja wiem. Waluś, powiedz, a wiecie, ja wiedział, bo wysłyszał, jak księdza gospodyni gadała z okunicy. I gadał mu, ja wiem, no to powiedz, Waluś, ja mu powiedział. Mnie stworzył Kuba Putras. Ksiądz się łapił za włosy i gadał tak, Waluś, przecież cię stworzył Bóg, nie Kuba Putras. No, jego mąż, poczekajcie, ja wam to opowiem. I opowiadam temu księdzu. Moja matka przysła na odpust do Ludźmierza na Matkę Boską Gromniczną. A wiecie, jak Podhale dawniej było zarośnięte lasem? Ja. I z odpustu szła po sumie i na brzegach tam ku miastu napotkały ją wilki. Jak uwidziała te wilki, że już wilki do niej lecą, wysła na krzyż, który stał przy drodze i wołała ratunku. A Kuba Putras, to wtedy był leśnicym, wyszedł z fuzją i kien nie wypali, roz,
później drugi raz tak wielki Łotstrasę. I matka za to potem wdzięczności za jej uratował życie, ukochała Kubę Putrasa i za porę roków ja był, za porę czasów ja był już gotów. Ja. I mówię, powiedzcie jego mości mi, nie stworzył Kuba Putras. Ksiądz się podrapał po głowie i poszedł. Hej! A drugi raz to było inaczej. Ja. Jakoś na skarpieżką przyjęli księdza, bo to odpust na całe, wiecie, Podhale i zaczęli ludzi spowiadać, to ich było coś 14. Ja tak dobrze rachować nie umiał, ale już mi w ręcach brakło i zaczonek w nodze. I gosposia, wiecie, zabiła tam porę indyków, aby im zrobić dobry obiad i żeby był tłusty rosół. Pierze, jakie tam były, to zabrali, wiecie, fajermoki do czopków. Ja. A mnie ksiądz zarwał z butami, bo miał mi kupić buty. A powiedział mi tak, że nie ma pieniędzy, ale jak będzie odpust, to wtedy pieniędzy będzie miał więcej. No i co? Albo może w to umrę, przyjdzie pogrzeb zjednać, to będzie pieniędzy więcej, to mi te buty kupi. I tak się stało. Jak gosposia nagotowała ten obiad, tak jego mościcek jej mówi, że trzeba jeść i trzeba przynieść wino. A wino było w piwnicy. Kto tam jest, wiecie, z Ludźmierza albo do Ludźmierza na odpust łodził, to tą piwnicę widział. Ja. I tam było to wino. I poszła z takim, wiecie, z Boneckiem i do tego z Bonecka chciała upuścić. Ale wziął ją smak. Hej, wino było austriackie, a jakie gęste. Nijakim sposobem nie chciało z beczki wychodzić. No to też, wiecie, nalała do puarka pełno i łykła. Jak łykła, dobre się jej stało. Myśli sobie jeszcze tak, hej, tu ksiądz telej beczki nigdy nie pozna. To wypijem jeszcze drugi. Jak wypiła drugi, tak ją przewróciło do góry nogami między beczki. Nie. I czeka. Czekają, czekają, księdzo już pojedli i czekają, skoro to wino będzie. Wina nie ma. No to ksiądz posłał organistę. Organista jak zaszedł, jak widział, że gospodyni wywrócono, tak może i on wypił i wywrócił się na gospodynią, bo pewnie się też łapił ja. A ksiądz czeka i godota, waluś, a tyś to taki dość wartki, a czybyś ty nie przeleciał, bo przecież co z oni robią? Albo nie mogli z tej beczki upuścić, albo coś. Ja to ja zaleciał. Otworzyłem, wiecie, drzwi w piwnicy i patrzę. Widzę, gospodyni do góry brzuchem, organistę też ścisło. I wróciłem się do księdza, kiedy wpadnym. Kienie krzyknem, jego mościu, dwoje butów, bo dwóch trupów naroz. Ja, a ksiądz wystawie usi okropnie i pyta się, co się stało. Myślał, że się sklepienie na piwnicy, wiecie, zawaliło i wyzabiało obok, że ja godał ze dwóch trupów. I pyta się, co takiego? Ja opowiadam, wiecie, gospodyni umarła na śmierć, leci do góry brzuchem wywrócono, a organistę cisło na nią, już dogorywuje, jest rozkiela, co się tak rusi. Ja. I wiecie, takie było. Opowiem wam jeszcze dalej. Drugi raz ksiądz chciał jechać ze świnią, bo chciał jakieś pole kupić. Trochę ryńskich miał uzganianych, a resztę myśli, że sprzedał świnie, to znów
będzie miał pieniądze. Poszedł do wójta, przyniósł pasz i z tą świnią miał jechać. A mnie przywołał Walek, ty możesz ocesać kunię. Jakiś służący to musisz. No i ja te kunię ocesał, ale te kunię były tyle odśliwe, dwa kasztany, że okropnie pucyły do ściany. To ja ich ta ugłoskał, troszkę ugłoskał i resztę me przestał. A ksiądz, wiecie, on wiedział, że ja jest leniwy, że ja tak troszkę może i na te kunię pogłoskał. Tak? Wyjął taką smatę, co noc ucierał z kieszenie i przejechał im po grzbietach. Ej, uwidział może brud, a ja patrzał, wiecie, z parą do stajenki, a miałek se gałąź taką z wikliny, niedużą, kie włożem do spary, kie sztuchnem kasztana, kie kasztan odbił na tego drugiego, podrypczył księdza po nogach i za świnią nie pojechał. Hej, Boże, przyprowadzili go, wiecie, jak wiecie, przyprowadzili go na plebanią i przywołał mnie, ale kie wyciągnął taką nohaję, wiecie, kie mnie zbił po głowie, naprawdę był długi coś, nieżywy. Ale kie przyszedł do siebie, jak się wiecie, opamiętał, to myślę sobie, hej, ty mnie tu już więcej bił nie będziesz. Bo pójdę w świat od ciebie. I wypaczołek, jak on teryńskie i ten paszport sował pod beczkę z kapustą. Beczka była dość dużo, wiecie, ale jak się ją oparł tak mocno o ścianę i do beczki, tak jak dźwignął i cały ten woreczek wybrał z tymi ryńskimi i ten paszport. I co myślę? U Simka na gruszce wisiała kosa z kosiskiem, a kuska z woreczkiem i klepadło było na pogródce. Ja to zabrał, łowino na kuskę i teryńskie i poszedł świat. Poszedł tak, do Bielanki, z Bielanki do Jordanowa i do Suchej. A w Suchej, jak wiecie, była granica niemiecka. Ja tam stoli Niemcy, a ja słyszał, jak opowiadali. Zase tam żandar niemiecki, wiecie, stoi i pyta się mnie, Wohim, dokąd? Wiecie, a ja trochę się nauczył, jak ten Wawrzek, co w austriackim wojsku służył, on nas uczył. I ja mu mówię Wohim, jakbym powiedział Wohim, to ja mu mówię Amerykanu, arbeiten, do Ameryki idę robić. On popatrzył się na mnie, zmierzał mnie od dołu do góry i godo, was prehen Deutsch? Ja mu powiedział, ja wol. A i wifil mark mam, kilo mam pieniędzy? Ja mu powiedział, że mam 200 mark. Good. Kinkard mi i powiadał, to ja wyciągnął ten pas ze świnie i on patrzy na ten przecytoł i oś, szwań biała, good. I zaprowadził nas na taki punkt zborny, tam nas było pewnie jeszcze jakie 8 i załadowali nas na Sifa, wiecie, hej, jechaliśmy długo. Prawie my jechali, jak wam powiedzieć, cały miesiąc. Bo to jechał taki towarowy, co wiózł beczki z piwem i takie rozumaj te rzeczy. Jak my przyjali do Nowego Jorku, tam już subiekty, wiecie, czekały na noc.
A było nas coś 8. Zabrali nas i na Tryn i Trynem przyjęliśmy do Pasajgu. Tam w Pasajgu my kopali, wiecie, głęboko w ziemi. To tam było jechać na filet. Takie czarne kamienie my kopali. I tam zapoznałem się z takim Złostrowska gromadą, bo on organizował góroli. Tam my też tańczyli i śpiewali. A później ożeniłem się z taką Kaśką Piszkorkowską, wiecie? Ja, ale dzieci my nie mieli. Ja myślę temu, że tam u tego księdza to takie cielęcisko, a ja spał w sobie, bo się też lubiał, wiecie, poistywać. Ja, to spał w tej sobie i te cielęciska się zaczęły buść. I jedno choroba, wiecie, wyskoczyło na złop i przypuczyło mnie w pośladku. Ja, myślę, że temu tych dzieci nie było. Raz tej Kaśce naopowiadały baby, hej, wzięłabyś go do doktora, może by doktor co mu pomógł. Jak mnie wzięła do tego doktora, jak mi dał kisi diabli się napić, wiecie? Jak przyszedł do domu, jej, całe gwyrko jej zesrał, wiecie? I to 3 dni mnie tak trzymało. Ja, Kaśka zatela wybrała dudki z banku i posła w diabły. I wiecie, i tak do tej pory są z nim. I myślę tak, hej, bo za jak tu przyjął do Chicago, to kto wie, czy by się tu nie znalazła jako, wiecie, co by się mogła żenić i żeby mnie miał ktoś choć pogrzebać. Ja, i myślę sobie tak, że może być tako, wiecie, i przyjezdno, bo zostałaby na stałe. A wiecie, dudki mam, a po mojej śmierci to i Sybieli ty by dostała, Sekury ty by dostała połówkę i jakoś ich było. A jak teraz nie wierzycie, to niech się przypatrzą dobrze i niech się namyślą, bo u Górola tako tu załodzie stary też się rusza, wiecie? Ja, a ja wam pokażę, że Górol za tońcem i za śpiewem, a wy się za tyle namyślcie.
Wstydź się, dziewczyku, że ja po staremu Herkulą uciuk zabrali pokryją. Myślicie tak, jak mój kolega, kiedy przyjął z Polski, pyta się mnie, no jak tu Stasek, który mam w ręce, powiedz co. Ja mówiłem, że ja już dawno wiedział o Ameryce, bo przecież mój dziadek tu większe pół życia spędził. Choć kiedy przyjął, to mi opowiadał, jak z Market Park nosił choinki do chałupy na święta. A ten hip do mnie, gada mi, nie będę klon, bo nie wiem. Gada mi, przecież w Market Park choinki nie rosną, bo ja mówię, bo ich dziadek wszystkie wyrąbał. No, za przepiękny taniec przypada nam wręczyć wam dyplomy. Tu będzie dla Stasia. Dziękujemy, Stasiu. Dalszych sukcesów. Oni ci tam wypisą i to dla tobie. Dzięki. Dziękuję wszystkim moim sympatykom i mojej dziewczynie przede wszystkim za taniec ze mną, a muzyci was będzie Pan Bóg wypłacał.